Z moich kilkunastu doświadczeń himalajskich mieliśmy zawsze lekarza w zespole i lekarz był naszym kolegą. Przeważnie większość tych lekarzy się wspinała, miała doświadczenia górskie i nie ograniczała się tylko do roli lekarza. Byli szefami bazy, gospodarzami, koordynatorami, zapewniali łączność, a wielu z nich także pomagało nam w transporcie w wyższe partie gór i w zabezpieczaniu linii transportu, linii poręczówek. To taką rolę spełniał na przykład Lech Korniszewski, Robert Janik, z którymi byłem, można powiedzieć, najczęściej na wyprawach, Romek Mazik, ale ta rola, można powiedzieć, nie kończyła się tylko na tych funkcjach, na tych pracach, które wymieniłem. Także byli przyjaznymi duchami, spowiednikami, którzy wiedzieli wszystko o naszych problemach zdrowotnych, ale też i problemach osobistych. Także rola lekarza na takiej wyprawie to pojmowana jako tylko wąsko jako lekarz. W sytuacjach, kiedy taki lekarz był na wyprawie, co się ze dwa razy zdarzyło na innych wyprawach, to taki lekarz nie cieszył się specjalnym zaufaniem.